Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus VAT. Wyżnianka 32. Wielu mieszkańców Kraśnika zastanawia się, co dzieje się w dawnej Stodole, a w dzisiejszej Biedronce przy Alei Tysiąclecia. Otóż spieszymy z wyjaśnieniami. Biedronka obecnie przechodzi gruntowny remont. Plotka głosiła, że sklep zostanie zlikwidowany, gdyż niedaleko kilka miesięcy temu oddano do użytku nową Biedronkę. Jednak, jak nas zapewnili pracownicy biura prasowego, nic podobnego. Żadna Biedronka w Kraśniku nie zostanie zlikwidowana. W napisanym mailu do nas czytamy. Sklep sieci Biedronka przy Alei Tysiąclecia w Kraśniku jest obecnie zamknięty z powodu realizowanego remontu. W ramach przeprowadzonego remontu w placówce zostanie powiększona sala sprzedaży sklepu, dzięki czemu zwiększy się komfort prowadzenia zakupów naszych klientów. Ze względu na prowadzone prace nie możemy podać jeszcze dokładnej daty ponownego otwarcia placówki. W Kraśniku oprócz remontowanej placówki funkcjonują jeszcze 4 sklepy naszej sieci. Nieoficjalnie mówi się, że otwarcie Biedronki może nastąpić dopiero w połowie października.